A dzisiaj jest trzeci dzień naszej wycieczki. Dzisiaj będziemy sobie zwiedzać, nie wiem czy tutaj widać, ogrody, które się nazywają Hortulus. One są podzielone na dwa jakieś różne ogrody. Pierwszy typ ogrodów to ogrody tematyczne. Też jestem sama ciekawa, co tam będzie ciekawego. A tutaj może będzie widać, a zaraz pokażę Wam z drugiej strony. Jestem koło wejścia właśnie do tych ogrodów. Tak, one już są tutaj tworzone od 25 lat. W mieście, nie w mieście, to jest chyba jakaś miejscowość mała, Dobrzycy w powiecie koszalińskim. Jest to około 20 km od Mielna. I tutaj też zaraz Wam pokażę z drugiej strony, jak wygląda parking, czego możecie się spodziewać, dlatego że nie jest on może taki spektakularny. Także zapraszam serdecznie na zwiedzanie i zaraz pokażę więcej. Mamy dwa ogrody w jeden dzień i tutaj mamy czas zwiedzania od 1,5 godziny do 2 godzin. Tego tutaj możemy się spodziewać. Tak, tak to zostało zrobione. Ogrody do zwiedzania, wyżej labirynt. Serduszkowa chata, coffee bar, rumianek, zabawa, edukacja, relaks. Zobaczymy. Na pewno skuszę się na kawę. Ogrody tematyczne Hortulus, ogrody do zwiedzania, market, ogród i galeria, centrum ogrodnicze, szkółka roślin ozdobnych i też mamy następny coffee bar, barwinek. Tutaj już mniej hektarów. Takie ozdoby mamy. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Weszliśmy już, kupiliśmy bilety. Cena jednego biletu to dla osoby dorosłej to 40 zł za dwa ogrody. Dostaliśmy, o tu widać też takie mapy, żeby się nie zgubić. O, zobaczcie, co tu mamy. Kuroczo. Ja mam takie elementy japońskie. Mostek. No, faktycznie kawałek Japonii. Wow. Widzicie? Jakie dzwonki. Szkoda, że w tym momencie nie wiem czegoś więcej o Japonii, bo nie pamiętam.
Tu jest ławeczka, można sobie usiąść. I schodzimy dalej. Wygodne buty tu są raczej niezbędne. Tutaj mamy o kamienie. O proszę. Jakieś rzeźby. A to już zdecydowanie inny styl. Ogród wodny. I idziemy tam. Bo dziadek tu jest na ogrodzie. Ogród żółto-pomarańczowy tym razem. Ogród zachodu. Jak to pięknie pachnie. Maciejką. Ślicznie. No widzicie, mamy takie naprawdę urocze zakątki. O, super. Drugą część ogrodów. Ogrody, które nazywają się Hortulus Spectabilis. Mamy różnego rodzaju labirynty i mamy też wieżę widokową i zobaczymy, jaki będzie piękny widok. A jeszcze z tego parku, tam ogrodów tematycznych, w których byliśmy wcześniej, potrzebowaliśmy około, ja wiem, 5 minut może, żeby tutaj dojechać, dlatego że tam trzeba dojechać 2 km. Tak, jest taka różnica. Dzień świra, maskarada w labiryncie. Jakiś plakat. A i tu mamy tak, promenada przestrzeni, ogród kalendarza celtyckiego, ogród 4 pory roku do labiryntu. Ogród małego skrzata. Nas najbardziej interesuje tutaj labirynt.
Teraz zwiedzamy drugą część ogrodów. Tutaj musieliśmy dotrzeć, tak, z tamtej musieliśmy części wyjść i przejechać 2 km do tej drugiej części, właśnie tego labiryntu. Tutaj będzie też wieża widokowa. Około 4 pory roku. Okej, mamy taką ścieżkę. Aleja magicznego kamienia. Czasu, ogród hortensji, kolekcja zegarów, wichrowe wzgórze, smerfowa kraina do labiryntu, modernistyczny ogród traw, coffee bar Piwonia, angielska rabata bylinowa, rabata preriowa. Zobaczymy. O, proszę. Zaraz idziemy do tego labiryntu, który jest tam, a później zapewne na wieżę widokową. Na ogród. Okej. My już tutaj wchodzimy do labiryntu. Tutaj trzeba uważać, można zabłądzić.